Hej, hej kochani, witam Was serdecznie. Tu wasza mistyczka z horoskopem na rok 2022 dla panien. Zaczynamy wobec tego, co rok 2022, panną i kawalerom, przyniesie ty, panno, w tym roku. Twoja postawa, dom pierwszy, dom barana. Baran mówi: Ja jestem. Więc kim jesteś panno? Za tym kim jesteś? Czy nosisz maskę? Co prezentujesz światu? Jak się prezentujesz przed światem? Jaką jesteś osobą? W roku 2022, dom pierwszy, kochankowie. Ktoś zakochany bez przerwy w miłości, bo to jest zwykle taka osoba, która jest zakochana w zakochaniu. Unosząca się kilka centymetrów nad ziemią, ale też osobę na rozstaju dróg, która po prostu ma w tym roku do dokonania jakiś wybór, jaki to za chwilę zobaczymy. Jest tu dużo też pracy zespołowej. Panna będzie bardzo aktywna w zespole. W kochankach mamy ludzi zróżnicowanych wiekowo, pod względem statusu materialnego. Tu mamy podziały. Połączone podziały. Kochankowie w pozycji prostej mówi Ja łączę podzielonych. Panna w tym roku będzie łączyć ludzi podzielonych. Ci rozdzieleni. Ying i yang. Oni się łączą. Panna tutaj podejmuje decyzję o jakimś zjednoczeniu z drugim człowiekiem. Ewentualnie łączysz ludzi. Jesteś ogniwem łączącym ludzi, którzy bardzo się między sobą i od siebie różnią. Tu jest pokazana taka twoja osobowość w karcie numer jeden która mówi, ja przede wszystkim yy, chcę łączyć, nie chcę widzieć podziałów, dążę do zjednoczenia ludzi, poglądów, idei. Panna będzie też w tym roku bardzo samodzielna, bo odchodzi też gdzieś skądś, opuszcza jakieś miejsce, yy, że udaje się gdzieś w... Yy, często dosłownie pokazane jest to miejsce, gdzie jest rozstej dróg przy skrzyżowaniu jakimś. Jest to takie skrzyżowanie życia, ale ono tutaj pokazane jest w pozycji prostej, czyli na plus. Zakochana w życiu w ogóle. Zobaczymy dalej karta numer 2, która pokazuje nam upanienek w tym roku i kawalerów. Dom wartości, byk. Ja mam, ja posiadam. Co masz, co posiadasz? Jak wygląda twój status finansowy? Mamy tutaj siódemkę danarów odwrotnie. No nie ma satysfakcji z finansów. Są pro albo problemy finansowe, albo mało tych pieniędzy. Taka niewolnicza praca za, za niewielkie pie pieniądze, to widać. Nie ma tego poczucia bezpieczeństwa finansowego. No niestety, przykro mi. Inflacja przed nami, może dlatego mm, jest takie poczucie zubożenia. Jeszcze oczywiście będę doprecyzowywała za chwilę. Wyrzucimy najpierw wszystkie karty. Dom trzeci dla panny, czyli rodzeństwo, bliscy krewni, bliscy znajomi, najbliższy, najbliższy krąg przyjaciół, e, komunikacja z innymi ludźmi, jak to będzie tutaj wyglądało w domu bliźniąt. Mamy tutaj też brak równowagi, taką energię w ogóle niekompetentnych ludzi wokół. Wchodzisz tu w relacje. Często z ludźmi niekompetentnymi, a też problemem w tym roku mogą być trudności ze spłatą jakiegoś kredytu, który panienko już zaciągnęłaś. Będzie zaciskanie pasa, będzie mniej wydawanych pieniędzy, koniec rozrzutności, o ile była, bo tu po prostu widać, że tych pieniędzy w skarbcu jest mniej u yy, a te, które jakiś kredyt tutaj yy, już wzięły, to no, widać, że tu może być problem. Ze spłatą tego kredytu. Też tu mamy takich krewnych, bliskich przyjaciół, yy, którzy yy, te, te, też taka energia, to co ty dajesz yy, światu, taka Twoja kreatywność w tym yy, domu bliźniąt. Karta na tej poz pozycji mówi na co powinieneś zwrócić uwagę i na co uważać. Na co uważać? Po pierwsze, żeby w tym roku, w tym roku 2022, w ogóle nie brać żadnych nowych kredytów. Oszczędzać, liczyć się z każdym groszem, a po drugie, w takim aspekcie kreatywnym, zwrócić uwagę na jakiś taki powiew zabawy. Tu jest za dużo obowiązków, a za mało zabawy. Zabawy i lekkości. Tego może ci brakować, więc trzeba będzie popracować. Nad czym, żeby spotykać się z rodzeństwem, z krewnymi, z przyjaciółmi yy, i, i tyle. Yy, będziesz tu przymykać w tych kochankach oko na jakąś też niekompetencję ludzką. Może dlatego, żeby więcej widzieć łączników niż różnic. Zobaczmy dalej w imię tak zwanej dobrej atmosfery. Czy to jest dobre? To już nie mnie sądzić, to różnie bywa w życiu. Patrzmy dalej: energia domu, dom, rodzina matka, bądź po prostu poczucie bezpieczeństwa, korzenie, tradycja i cztery ściany i nieruchomości karta numer cztery, dom raka mamy tutaj mój dom, moja twierdza jest to, wygląda to bezpiecznie, ale też jest to pokazana taka izolacja nie? duma z posiadania izolacja w tej materii, w tym swoim domu ten dom jest taki sztywny, skostniały niereformowalny, bardzo, bardzo prowadzony w sposób tradycyjny Matka, o ile miałaby tu być, tak samo osoba, no, zakonserwowana, zapuszkowana umysłowo, czyli tutaj chyba nie za bardzo się zmieni, bo tu nie ma możliwość przekształceń. Jest pokazana pewna struktura, cztery ściany, dom bezpieczny, tak bym powiedziała: bezpieczny dom, ale bardzo wygląda to stagnacyjnie, nierozwojowo i tradycyjnie. Jest duma z posiadania, wprawdzie, nawet jak się tu ma mało, to i tak jesteśmy zadowoleni w gruncie rzeczy z tego, co posiadamy. Dom piąty, czyli o to, o co tygryski często pytają: a co tam ze sprawami sercowymi, a co z przyjemnościami, z życiem towarzyskim, z rozrywką? No to zobaczmy, Panno, co. W domu piątym masz jakieś odejścia i zostawienie za sobą wielu, wiele różnych, wielu różnych znajomych, przyjaciół. Z życiem towarzyskim, to ja bym powiedziała. Stąd tutaj właśnie jest nawołanie do lekkości i zabawy, bo to wygląda tak, że w tym roku tej zabawy za bardzo nie będzie. Tu mamy odejścia, i rozstania, i wypowiedzenia, czyli nie yy, 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 jedna panna tu ma wypowiedzenie z pracy, druga część ma tutaj uwolnienie z toksycznego związku, zmienia się system wartości. Panna gdzieś odchodzi, jest pokazany ten rozstaj, dróg w kochankach. Może być taka równoległość, że w kimś się panna zakocha, a z drugiej strony od kogoś też odchodzi. Jak te sprawy sercowe wyglądają? No, to jest mimo wszystko ostateczne uwalnianie się od przeszłości, od czegoś toksycznego. Czyli mamy tutaj. Panna szuka sobie wolności. Tak naprawdę, panna, owszem. Jest zakochana w życiu i w ludziach, ale tutaj y, usamodzielnia się. Tu jest poszukiwanie wolności. Poszukiwanie wolności, partnera, nowego miejsca dla siebie. Y, często tutaj przy, w kontekście tego domu, chęć na, na przeprowadzkę, ale to wtedy jest taka decyzja bardzo rozsądna. Tutaj widzę. Jest takie ostateczne uwalnianie się od, przesz od przeszłości. A tam, gdzie jest dobrze w związkach, to widzę, że po prostu tutaj macie y, poszukiwanie wolności w związku już istniejącym. Czyli dajecie sobie więcej luzu. Więcej luzu, tak? Jakaś część panie, no to widać, że też w 2022 będzie na dwa fronty sobie tu działać, bo mamy klasyczny trójkąt małżeński. Oczywiście, że nie wszystkie. Które? Te, które są bardzo w małżeństwie nieszczęśliwe, to jest oczywiste. Wtedy szukają sobie kogoś nowego. Yy, a te, które są w małżeństwach czy w związkach szczęśliwych, no to po prostu dajecie sobie więcej wolności. To jest w ogóle rok. W którym wy dajecie sobie więcej wolności osobistej. I teraz to już nie jest istotne, czy jesteście z kimś, czy nie, bo i tak tej, tej, ta przestrzeń wolności w waszym takim życiu partnerskim czy, 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 czy uczuczowym będzie, będzie zwiększona. Będę za chwilę doprecyzowywała tę energię, na razie tak bardzo ogólnie, czyli codzienność, energia panny. Bo dom panny, dom szósty, czyli praca, codzienność, obowiązki i zdrowie. Mamy tutaj odwróconego kapłana, tu jakieś mogą być problemy zdrowotne. Praca i codzienność, uważajcie na jakąś łatwowierność i uległość. Jakaś część panien, młodsze roczniki mogą mieć problemy z nauką, bo tutaj mamy zmiany uczelni albo w ogóle trudności z koncentracją. Jest tu sporo takiej służalczości, to wy albo tutaj komuś służycie. Albo i nie, generalnie tutaj jest karta, która mówi o tym, czego się wystrzegać w, w pracy. Jakiś kapłan odwrócony tu się pokazuje, cynik i osoba despotyczna bardzo i obłudna, to często jest wasz szef w pracy. Y, który tutaj y, wywiera bardzo negatywny wpływ na zespół. Generalnie jest to osoba bardzo takim pogrążona w głębokim kryzysie. Wy jesteście w kochankach, macie to rozdroże, nie wiecie co zrobić, bo macie może być może do czynienia z własnym małżonkiem, ale w życiu codziennym, któremu tu brakuje życia duchowego, tu jest kompletna nędza duchowa, albo z kimś takim w pracy, wobec którego jesteście uległe, wręcz takie służalcze, ta osoba tutaj wykazuje się kryzysem duchowym. To znaczy, że tu w ogóle nie ma takiej energii ducha, nie? Tu jest wszystko tak naprawdę podporządkowane materii. Taka energia bardzo obłudna, cyniczna, tutaj uwaga też na tak zwanych złych nauczycieli, terapeutów i guru, bo też mogą się tutaj w życiu pan po prostu pojawić, więc jest przestroga przed takim guru, który tak wierzczy, nie który mówi różne rzeczy i wy może poddańczo w coś tutaj wierzycie, bo jesteście zbyt łatw, łatwo tu jest przestroga przed tym złym nauczycielem. Panna coś takiego ma. W tych kochankach. To rzeczywiście jesteś tutaj na takim rozstaju. Możesz wybierać pomiędzy dwoma mężczyznami, możesz wybierać pomiędzy y, dwoma tutaj y, jakimiś energiami pracy, zasobów, y, nauki tutaj bardzo często. Y, no ale na coś trzeba się będzie zdecydować. Zobaczymy, jaką tu decyzję najprawdopodobniej podejmiesz. Y, o tym za chwilę powiemy sobie. I doprecyzujemy też kwestie zdrowia. Kolejny dom, dom siódmy, dom wagi, czyli po prostu moje relacje biznesowe ze światem i osobiste. Te relacje, tutaj mamy odwrócony rycerz buław, on się bardziej pokazuje na kontakty międzynarodowe i dla, dla pań. Lowelasik, który tutaj kłamie. W sprawach sercowych mamy tutaj wyjazd. Odejście rozstanie albo tego mężczyzny, albo wy odchodzicie. Energia tutaj taka ognista. Nie musi być to wcale konkretnie strzelec, który jest zwykle przedstawiony na tej karcie, czasem baran, czasem lew. Bardziej tu chodzi o kogoś takiego yy, niebezpiecznego dla Was. Może się zastanawiacie, czy odejść od tego mężczyzny. Wtedy bym powiedziała: tak, jest to mężczyzna bardzo niebezpieczny dla Was. Tu jest dużo takiej energii kutliwej, agresywnej, yy, narażającej was na niebezpieczeństwo. Tu jest ktoś, kto poszukuje okazji do walki. To jesteście wy, to, to, są, to są tak zwani my, czyli oni. Yy, po całości tutaj w tym systemie wartości odwróconym, w tym takim waszym niewolnictwie pokazanym w tym roku tak niewolniczo pracujecie. Zobaczcie, ile macie denarów, w tym te dwie odwrócone. Kapłan w odwrocie. Tu się pokazuje po prostu taka energia. Gorszej pasy finansowej, i to wygląda tak, że y, trzeba powalczyć o te pieniądze, ale nie tylko. Y, może tutaj warto rozejrzeć się nad jakimś innym, jeszcze drugim, dodatkowym źródłem dochodu, y, coś zmodyfikować, coś przekształcić, coś odmienić. A w związkach osobistych widzę odejścia, widzę rozstania, widzę poszukiwanie wolności, nawet tam, gdzie jest dobrze. I tutaj jest taka implikacja jednak konfliktów i walki, narażenia was na jakieś niebezpieczeństwo. Więc, no, energia dość taka, powiedziałabym, yy, niesprzyjająca czemu? Budowaniu zaufania z ludźmi, nie? Zresztą widać, że wy nie ufacie. Nie ufacie w tej codzienności. Mało jest takiego poczucia yy, zaufania. Jest upadek autorytetów tu pokazany u panien. Panna w ogóle jest na rozstaju dróg, bo generalnie wszystkie twoje autorytety, jest ta zmiana systemu wartości, wszystkie twoje autorytety, o ile już nie upadły, to w tym roku już całkowicie tutaj upadają. To widać. Dom ósmy, czyli obszar pod transformację, Pan na rok 2022, obszar, który będzie najbardziej zmieniany i transformowany, który będzie ulegał największym zmianom. Yy, śmierć odwrocze, to tak nie do końca ulegnie zmianie, bo śmierć odwrocie jeszcze coś próbuje zatrzymać, mówi, no właśnie ten, ten, ten taki niepokój w połowie, to jest tak 50 na 50, w połowie uśmiercone, w połowie nie, czy całkowicie zostanie przetransformowane? Nie do końca, bo panna tutaj ma mnóstwo takiego strachu przed zmianami. Jest jakiś problem związany z chorobą małżonka albo jakiś skorpion się pokazuje przy okazji funduszy łączonych. Tu mamy śmierć spowodowaną, tak naprawdę. Czy to jest jakiś negatywny też aspekt, który wpływa na wasze finanse osobiste, podatki, nie? Wyższe składki i tak dalej. Panna się boi zmian, bardzo się boi zmian w tym roku. Mm, przychodzi ta transformacja, coś nieuniknionego, jest ten tej dróg, a jednocześnie y, mnóstwo, mnóstwo lęku przed gruntowną zmianą w życiu. Widać. Y, boicie się też odejścia kogoś. Małżonka chyba najbardziej, jego choroby, bądź fizycznego odejścia, bądź jakichś radykalnych zmian związanych z małżonkiem. Zwłaszcza jeśli byłby Skorpionem, bo tutaj mamy po prostu jeszcze kurczowo próbujemy zatrzymać przeszłość, jeszcze chcemy yy, jakiś stary związek, jak nieuleczalną chorobę, coś tutaj powstrzymać. Jest niechęć do zmian w ogóle, nie? W małżeństwie, w rodzinie, yy, ale jakaś utrata nadziei yy, związana z systemem wartości i z upadkiem autorytetów i tak będzie was pchała tutaj do yy, podejmowania yy, decyzji. Gruntownych zmian, gruntownych, ale jest tu spory lęk przed, przed taką zmianą gruntowną. Za chwilę będziemy doprecyzowywać. Energia numer 9, czyli mamy tutaj energię strzelca, a zatem sprawy sądowe, prawne, nauka wyższa, co jeszcze? Religia, filozofia, rozwój duchowy i ewentualnie dalekie podróże, oczywiście. Nawet krótkie tutaj są utrudnione. A co z dalekimi? Różnie może być, wszystko zależy od tego. Macie wyraźnie pokazane, nie? Od czego zależy daleka podróż. Nie jest to niemożliwe, ale tylko dla wybranych. Jest to energia uwalniająca, jest powiedziane, może być tylko lepiej pod takim warunkiem jak się dasz wiadomo co, w politykę nie wchodzimy, natomiast no, stąd czasami może rozstaj dróg, bo nie wiadomo co zrobić, czy iść na łatwiznę, czy wybrać drogę trudniejszą. Generalnie jest tu powiedziane, że yy, te dalekie podróże, one nie są całkiem niemożliwe, tylko od czegoś tu wyraźnie zależą, prawda? No, ale yy, tu jest zawsze coś za coś, coś za coś pokazane wyżej. Ale to jest kredyt odroczony w czasie, czyli tak jakby... Daleka podróż, ale też nauka wyższa, też nie ten rok. Takie przedsięwzięcia powiedziałabym dodatkowe, poza może z dodatkowym źródłem zarobkowania to wszystko inne jest takie bardzo kontrowersyjne, bo pokazuje się jako dług, który przyjdzie nam później spłacać, nie? W następnych latach. Dom numer 10, czyli ograniczenia, restrykcje Saturna, dom koziorożca, kariera zawodowa. Również, również, również kariera zawodowa bądź persona ojca, surowego ojca, bo to karmiczny nauczyciel. No, odwraca się tutaj na, na ten dom. Kariera zawodowa pokazuje się bardzo mocno sprzężona z domem, jakieś kwestie. Problemów rodzinnych przenoszone do pracy i odwrotnie, jak Was widzą. Widzą Was yy, jako takich ludzi niespełnionych, nie do końca yy, w życiu niespełnionych, nawet w pracy. Albo się tu coś pan nie udaje, może nie wiem, nie ma spełnienia w małżeństwie, w partnerstwie. Generalnie, gdyby nie to, bo być nie musi yy, w, w, w pracy, tutaj ktoś Wam stawia wygórowane oczekiwania, którym nie jesteście w stanie sprostać. Po prostu cudu od Was oczekują. Mnóstwo frustracji po obu dwóch stronach i pracodawcy, i, 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 i pracownika. Wygórowane oczekiwania, i tutaj po prostu ten ideał nie ma prawa się ziścić. Frustruje bardzo. Jest to jakaś poprzeczka zbyt wysoko postawiona w tej karierze zawodowej, przynajmniej w roku 2022, która niestety nie będzie możliwa do zrealizowania. Więc jakiś cel jest zbyt wysoko postawiony albo Wy sami, jeżeli jesteście przedsiębiorcami, albo ktoś was na, Wam narzuca a tu jest powiedziane, y, stop, jest tak konserwatywnie, tego się nie da y, zmienić. Za wysoko poprzeczka została postawiona. Nie ma warunków do realizacji y, jakiejś takiej, tej, tej nadwyżki marzeń, powiedzmy, zawodowych. Wygląda to tak sobie. Zresztą już tu w relacjach biznesowych zostało pokazane, że będzie sporo walki, bo ktoś od Was tutaj za wiele żąda i wymaga. Albo wy same wobec siebie, jeżeli same się zatrudniacie. Dom jedenasty, dom przyjaciół, poczucia wolności, dom wodnika, organizacje społeczne, wspólnoty, jak to będzie wyglądało. No, tutaj stoimy pod murem. To bym powiedziała, że tak na przyjaźń to nie jest zbyt dobra energia. Raczej będziecie tutaj próbowali od tych przyjaciół odpocząć. No jest takie obarczanie was, tutaj już zostało to pokazane i tutaj i też w pracy, że tak po prostu i przyjaciele i inni ludzie tak was przeciążają różnymi obowiązkami, odpowiedzialnością, ty panno zrób to i tamto i ta, i to jeszcze. I jest takie, takie poczucie właśnie pułapki, że ja za wszystko odpowiadam, nie? Finansa, praca, rodzina i tak dalej, i tak dalej, tak stoję pod murem. Poza tym to jest przymus też dźwigania jakiegoś ciężaru. Yy, jak tu się ma to do wolności no bardzo nijak yy, szu dlatego szukacie intensywnie zwłaszcza w pierwszej połowie roku sobie nowego miejsca może do życia yy, yy, i tej przestrzeni wolności właśnie dlatego, że jesteście pod ścianą jesteście przymuszani do czegoś czego zrobić nie chcecie yy, wolność mocno ograniczona, w dziesiątce buław jest taki po prostu przymus, takie pałowanie tymi pałkami dziesięcioma tu więcej pałek już nie ma Czyli gorzej być nie może, nie? Przymus taki na maksa. I dwunasty, stąd też upadek autorytetów widzę. Poszukujecie swojej nowej drogi. Chcecie mieć więcej przyjemności, ale to tak może słabo wychodzi. Aczkolwiek nie do końca. Jednak ci kochankowie dają pewną nadzieję. Zobaczymy, jak przerobicie karmę w roku 2022. To jest ta część karmy do przerobienia. Jak to się uda? Może jeszcze pokażą się sprawy ukryte, poukrywane i ewentualnie tutaj na no już taki bilans, czyli z czym wychodzicie z roku 2022, Panny. Oddzielacie, rozdzielacie ziarno od plew. No ten, ten autorytet tutaj fałszywy upada. Wy tutaj, też jest małżeństwo, pożegnanie jakiegoś małżeństwa, jakaś część panien po prostu tutaj jest na rozstaju dróg. Ale usamodzielnia się, może też finansowo się usamodzielnia od męża, bo tu mamy, albo w ogóle słuchajcie, jest taka rada, bo tu też rada się w tym zawiera, żeby doprowadzić do rozdzielności majątkowej w małżeństwie. Jasno określić, co twoje. To, co, co twoje Yy, a co moje? Nie wiem dlaczego, po prostu tak się tu pokazuje. Nie musicie skorzystać z tej rady. Jeśli macie wątpliwości, a temat jakoś jest wam bliski, to zapraszam do czytania prywatnego, bo wiadomo, że to nie będzie dla wszystkich, ale pokazuje się i rozdzielność majątkowa, pokazuje się zakończenie jakiegoś małżeństwa, ewentualnie coś zgoła innego, tam gdzie jest po prostu dobrze i poprawnie. Czy w ogóle nie ma nikogo yy, tutaj, jesteście singlami? To ta królowa mieczy tutaj pokazuje, że będziecie bardzo, bardzo asertywne w tym roku. Będziecie bronić swoich praw, tej swojej wolności, bo to jest ktoś, kto sobie w kaszę nie da dmuchać, czyli yy, yy, bardzo tutaj jest taka kobieta niezależna, pokazana, która nie, właśnie zachęca do obrony swoich praw yy, yy, własności i, i, i innych. I generalnie ona potrafi się sama obronić, więc też jest takie zapewnienie, że Wy, Panny, się same obronicie. A tam, gdzie właśnie jest jakiś problem małżeński i sądy, no to tutaj mamy wyraźnie pokazane, karma zostanie odrobiona. Widać jakiś rozwód też. Widać jakiś rozwód. To też już właściwie y, pięć ostatnich lat to, jest takich, to są takie lata bardzo, bardzo rozwodowe. Ja obserwuję te roczniki 70. Y, plus. Które się tutaj y, namiętnie i intensywnie rozwodzą. Ostatnia pięciolatka taka tu jest, i widzę, że tu mamy ciąg dalszy, i panny też, jakby są w tej energii takiej właśnie przecinającej coś, albo zwyczajnie tutaj y, po prostu. Y, jest taka energia też intelektualna. Ale jak tu wygląda ten dom intelektualizmu, dom strzelca? 7, 8, 9. Jest jakiś, jakaś ulga, taka energia uwalniająca. To może i warto na to postawić, na co? Yy, na jakąś dodatkową naukę? Ale i tak z tym będzie trudność i trudność z koncentracją. Chyba nie, chyba jednak nie, chyba nie, chyba jednak nie o to tutaj chodzi. Tu ma Macie do załatwienia jakieś inne sprawy. Trzeba by tu sprawdzić ten teren pod transformację, on będzie najważniejszy, tak naprawdę tu mamy sprawę najistotniejsze, co wy w tym roku tak naprawdę przekształcacie, a tak strasznie się opieracie tym zmianom. One i tak przyjdą, bo przyjść muszą, ale wy się strasznie tego boicie, a to będzie teren gruntownie przekopany. No więc zobaczmy, co to najprawdopodobniej będzie panienki w tej odwróconej śmierci. Teren pod transformację, pod zmiany gruntowne, których się tak bardzo, bardzo obawiacie. I tak jeszcze macie nadzieję, że jak zamkniecie oczy, wyrzucicie telewizor albo się zakopiecie pod piżyną, to was zmiany nie dotkną, nie? A tu fika z makiem no dotkną, dotkną. Zobaczmy, cóż to jest tej odwróconej śmierci. Stawiacie opór, ale i tak to runie, coś tutaj się zmieni. No, dom, kochani, dom, dom, dom. Transformacja domu. Tu może być wszystko, słuchajcie, tu się może trzeba będzie przeprowadzić, zbudować nowy dom, bo tu sobie szukacie. A tu mamy jakiś taki konserwatyzm w tym domu. Strach, strach przed tym, strach przed tym, przed nieuniknioną zmianą, jak. Jest albo przeprowadzka, budowa domu, zmiana miejsca zamieszkania, coś takiego. Nie bać się, to, to, to już przybliżać się do tego celu. Tym bardziej, że tutaj coś odcinamy, tu sobie szukacie nowego terenu. To te, które jeszcze nie znalazły, to ja bym powiedziała: jest taka wręcz na mowa. Do stawiania ogrodzenia wokół domu, tu siatki, nie? stawiamy czyli y, po prostu y, teren pod modernizację, to jest teren karmiczny. Teren karmiczny pokazuje się w budowie, w modernizacji, w odbudowie, w przebudowie, w wyprowadzce, wszystko co z tym domem jest związane może z założeniem biura domowego i pracy przez internet, bo tu często siedzi się na tyłku i pracuje się w domu zdalnie również. Więc ten temat, bardzo wzbudzający sporo kontrowersji i lęku, widać, wydaje się Wam bardzo, bardzo niebezpieczne. Wręcz z pograniczeń nieuleczalnej choroby, bo często ta śmierć odwrócona mówi, to jest coś, co wydaje nam się no niemożliwe, nie, 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 to, to, to się nie da zrobić. A to jest powiedziane, no nawet właśnie jak zamkniesz te oczy i będziesz udawać, że nie ma problemu, to i tak tutaj będzie. Jednocześnie jest to nawołanie, im szybciej, tym lepiej i szybciej wyjdziecie z rozstaju dróg, tym lepiej. To znaczy... Co im szybciej, tym lepiej zadziałać wokół domu, posiadłość wystawić na sprzedaż, sprzedać mieszkanie, kupić inne, może postawić mały sklepik, może jakiś mały budynek, może stronę domową, witryny internetowej założyć, taką stworzyć sobie bazę życową. No, myślę, że na nowo, dlatego, że yy, żeby się tu czuć komfortowo, yy, nie wolno powstrzymywać tych zmian, które i tak nadejść muszą. I tak nadejść yy, muszą. Także tu widać, że też. No tak, tu właściwie nie mam nic więcej do dodania. Jest tu: by się boicie się podjąć ryzyka, nie? Chcecie pozostać przy tym, co pewne, inwestując w jakąś nieruchomość. A tu jest powiedziane: najprawdopodobniej będziesz stwarzać takie. Silne fundamenty bezpieczeństwa, ale tu jest dużo takiej samodzielności. Na przykład te konta łączone one, one nie bardzo funkcjonują. W pojedynkę też ci tak dość trudno, bo tu są jakieś problemy finansowe. Będziesz przymuszany tutaj prawdopodobnie do jakichś zmian w zakresie domu posiadłości nieruchomości, przestrzeni tej świętej, tej fundamentalnej przestrzeni yy, rodziny, która. Daje poczucie bezpieczeństwa i ochrony. Może w ogóle tu będzie taka właśnie chęć zatrzymania na za wszelką cenę tego poczucia bezpieczeństwa. I czy to się uda? Generalnie udaje się. Daje się to jeszcze w tym roku powstrzymać, ale to tak będzie wisiało na włosku. Jakaś przeprowadzka wciąż wisi na włosku. Czy przeprowadzicie się w roku 2022? Y no, możemy to sprawdzić, jakie są szanse. Jakie są szanse? Te, które by miały na to ochotę. Nie, już stricte tylko dla tych, które planują w roku 2022 przeprowadzkę, bo to jednak jest jakieś zatrzymanie w miejscu, że tak wisi na włosku. Ten teren będzie wciąż transformowany. Nie wiem na jakim etapie, czy to jest etap przygotowania, czy już wdrażania, budowy, czy, czy całkiem jest już ta przeprowadzka, bo to jest jakaś jednak stabilność. Więc zobaczymy, jakie są szanse na ewentualną przeprowadzkę, bo ten temat u części panien, widzę, jest obecny. Szanse na przeprowadzkę w roku 2022. E, czwórka, czwórka. E, he. Wciąż w zawieszeniu, kochani. Wciąż w zawieszeniu. Patrujemy się, marzymy, planujemy. Jest to na horyzoncie, to po prostu jest. Ale wciąż jeszcze jesteśmy w tym miejscu, w jakby przykuci związani, nie? Czyli yy, widać, że tu będzie się ten te dom, teren domu yy, transformował, tych waszych podstaw. Niemniej jednak, czy stricte przeprowadzka. Tak jakby jeszcze nie, jakby jeszcze było jakieś takie czekanie, yy, wypatrywanie okazji, rozglądanie się. Przymiarki są takie czynione, a tęsknimy gdzieś za tą łączką bardziej zieloną. Tak przymierzamy się, przymierzamy. Ale radykalnie tutaj nie ma y, zmiany miejsca. Jest, jest dom, jest budowa. Czyli tak, dwie opcje. Albo dom jest już w budowie i będzie ten proces trwał dalej. Albo y, mamy tutaj dopiero rozglądanie się i przygotowywanie się do tworzenia nowych fundamentów. Tutaj poszukujemy. Ale czy ostatecznie znajdujemy i jest ta przeprowadzka? Tak, no nie za, bardzo. nie za bardzo. W każdym razie w potencjale te szanse są takie jeszcze. Nie, nie, nie do końca, nie? że to tak majaczy, majaczy, jest w zasięgu, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze się nie materializuje. Tu oczywiście zaczynamy, tuż tu mamy więcej tego realizmu. Jest to takie pogranicze między właśnie tym realem a marzeniem. Czyli już się ten plan urzeczywistnia, ale jeszcze jakby nie, nie całkiem do końca. Myślę, że tu będą dwie grupy. Te, które są bardziej zasobne w pieniądze, to powinno się udać. Natomiast panny tutaj jednak cierpią na jakieś problemy finansowe, widać, widać, zaraz, zaraz to doprecyzuję, czy będziecie zadowolone z finansów w roku 2022, bo tu widzę brak satysfakcji z pracy, energię leniwie płynącą jeśli chodzi o pieniądze, taką wręcz niewolniczą, że długo trzeba czekać na jakieś pieniądze, naprawdę tu się trzeba nacharować, tych pieniędzy za dużo nie ma. Doprecyzujemy tę energię panny, czy będziecie zadowolone z finansów. Karty tak troszkę prześmiewczo powiedziały, to wszystko będzie za zależne od ilości osób, które przyciągniesz, bo tu mamy dużą grupę ludzi, która warunkuje Twój sukces, i yy, yy. no wiadomo, ilość zleceń, prawda? Od ilości tych spotkań zależy ilość Twoich pieniędzy. Generalnie nie powinno być źle, bo jednak ta karta ogrodu rajskiego, bądź co bądź, przy tych niekorzystnych yy, energiach, które są poniżej w 700 denarów. Mówię, owszem, tu trzeba będzie się namęczyć, ale źle nie jest. Dlaczego nie jest źle? Dlatego, że ta energia, mimo jakichś tam oporu, mówi o tym, że jest szansa na, na, na dobrobyt i obfitość, tak? Czyli ale też. Które panny będą miały lepiej? Te, które są związane wspólnymi jakimiś składkami bądź funduszami, czyli są w małżeństwach. Nawet jeżeli miałaby być tu jakaś rozdzielność majątkowa, do której karty namawiają, też mają się lepiej. W ogóle, panny, które są w związkach, finansowo będzie im się lepiej powodziło. Te, które jakoś tam żyją samodzielnie, yy, same, single bądź mają własne przedsiębiorstwa, yy, ale własne, tak zupełnie niezwiązane, właśnie z, z jakimś tam partnerem, no to tu jest trudniej. Tu rzeczywiście jest powiedziane: yy, może brakować tej gotówki i trzeba będzie po prostu, yy, no. Postarać się zgromadzić więcej ludzi, bo tutaj mamy spotkania towarzyskie, konferencje, wyjazdy, zjazdy, takie wydarzenia, powiedzmy o charakterze publicznym, zbieraniu się jakiejś wspólnoty, społeczności, które bardzo mocno mogą tutaj ułatwić zarabianie pieniędzy. Łatwiej będzie osobom publicznym, takim kreatywnym, artystycznym duszą te pieniądze zarabiać, ewentualnie będących w związkach, niż wszystkim innym. Dobrze wygląda nawiązywanie kontaktów, bo tu widać, że integrujecie się, nawiązujecie dużo kontaktów, jesteście właśnie w takiej energii, bardzo takiej miłosnej w stosunku do ludzi, miłosnej, bo tu jest taka, wiecie, energia w kochankach, tu przy tym braku satysfakcji w pracy, a jednocześnie, mimo to, bardzo jesteście tutaj w tym orajskim ogrodzie kreatywne, tak czy siak. No to pokazuje się, że właściwie yy, może pieniądze po prostu nie są dla Was w tym roku takie istotne, że liczą się inne rzeczy. Właśnie to poczucie wolności, ostateczne uwalnianie się od toksycznych jakichś ludzi i obowiązków, yy, bo królowa mieczy tutaj warunkuje początek kochankowie, a tu mamy rozdzielenie, czyli tak naprawdę najważniejsze są Twoje prawa w tym roku. Na to głównie postawisz, na obronę swoich praw. W związku z tym y, wygląda to w ten sposób, że, 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 że po prostu w tej energii kochanków, y, panna y, tutaj y, opiera się y, jakimś tradycjom, jakiemuś patriarchatowi, y, szuka sobie y, podobnych y, ludzi o podobnym światopoglądzie, bo kochankowie mają podobny światopogląd. Czyli, no mówię, będzie jakaś czystka w tym roku, wiele znaków to ma ponieważ wy tutaj bardzo jesteście tacy otwarci na, na relacje. Mamy tutaj takie wierność samemu sobie, która jest postawiona na pierwszym miejscu, ale to też przyciągnie ludzi o podobnych potrzebach. Bo macie takie wsparcie mimo wszystko nie? ze strony ludzi, tyle tylko, że właśnie no, są jakieś tutaj czystki. Jedni odchodzą, drudzy przychodzą. Duża, duża rotacja w tym roku, duże, duże zmiany, bo tutaj też ludzi jest dużo, ale nie tworzy się jakichś takich poważnych relacji, ani tutaj nie tworzy się poważnych relacji, tu już tym bardziej. Czyli ci ludzie tak przychodzą na chwilę i znikają, nie? Dużo kontaktów bez tworzenia relacji poważnych, co też ma wpływ tutaj na, widzę, zarabianie pieniędzy po prostu. Czyli na przykład klienci. Y, czy stali powracający mniej? Bardziej tutaj jest więcej takich kontaktów nowych, nowych klientów. No to jest akurat dobra wiadomość: dużo nowych klientów może być, zleceniodawców, y, mniej tych powracających, może dlatego, że y, tu jest jakaś taka trudność związana, y, kochani, z tymi wygórowanymi oczekiwaniami. Albo wy macie do, do kogoś, albo oni do Was, nie? się oczekuje niemal takiego cudu w kontekście kariery zawodowej. Też takiego po prostu, że ktoś za nas coś zrobi. Yy, dobrze. Yy, tutaj ta energia numer 3 ostrzega przed braniem kredytów, więc miejcie baczenie. Gdybyście mieli ochotę na zmianę samochodu, jest przestroga? Nie. Bo tu jakaś elektryka padnie. Nie warto. Lepiej zostać przy starym, podreperować go. Energia numer 4 pokazuje te, te możliwości ewentualnych zmian gniazdka rodzinnego. Więc myślę, że to też jeszcze jest tak w zatrzymaniu. To jest w procesie. No i tutaj te sprawy sercowe. Skupię się na nich bliżej, bo najczęściej w gruncie rzeczy o to pytacie, albo o pracę, i, lub właśnie życie miłosne. No, jakieś tu odejścia, rozstania, wyjazdy. Uwalniania się. Zostawiamy coś ze sobą i odchodzimy. Albo wy, albo oni, więc zobaczymy. O co tu chodzi? Te sprawy sercowe nie wyglądają najlepiej. Tu jeszcze jakiś lawelasik po drodze nam się pokazuje agresywny, który myśli tylko o sobie, bo to jest narcyz. Wszystko się kręci wokół tej osoby. Tu nie ma miejsca na drugiego człowieka do partnerstwa. Na zabawę krótkotrwałą, tak, ale na nic więcej. Więc zobaczmy. Ósemka kielichów w pozycji prostej, co z tymi sprawami sercowymi. A no to, no jest, jest fałsz i obłuda. Stąd jest tutaj uwalnianie się. Yy, uwalnianie się. To widać, widać, no to jest karta po prostu yy, zwodzenia. Yy, ten rycerzyk była w odwrocie. I tutaj bardzo osoba wydająca się taka seksowna. Tu może ktoś taki być, taki uwodzący, uwodziciel z utajonym motywem. Przychodzi, y, ładnie mówi, y, ale i tak jest to, to narażone na jakieś rozstania i, i, i uwolnienia. Związek jest toksyczny, bo to jest osoba toksyczna. Rycerz Buław w też jest bardzo toksyczny. Może być to ktoś pochodzący z zagranicy w odwróconym rycerzu Buław, cudzoziemiec, y, bądź zamieszkujący inny kraj o mieszanych korzeniach, w jakimś w każdym razie oddaleniu. Tak czy siak. Te sprawy sercowe nie pokazują mi się w tym roku y, najlepiej. No, ale jesteście tu w, w Karmy odrabiacie. Królowa Mieczy ma coś odciąć, definitywnie. Albo tego mężczyznę, albo jakąś tam inną sercową znajomość. No, niezbyt udaną, co tu dużo mówić. No, nie jest ona udana, ym, więc ym, dopytam jeszcze za chwilę, czy w ogóle single tutaj mają szansę na, po na poznanie kogoś nowego. Ale zwykle energie dotyczą wszystkich możliwych grup, więc nawet gdyby coś takiego miało miejsce, to jeżeli pokazuje nam się ta energia y, zmiany kierunku, bo tu zmieniacie kierunek w jakimś związku, czyli po prostu wy, y, tutaj y, y, w obliczu jakichś kłamstw, oszustw y, 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 uciekacie z sytuacji pułapkowej, bo tutaj panna opuszcza sytuację pułapkową. Y, to jest ktoś, kto jak, tak jakby miał zdolność zauraczenia swojej ofiary, czyli wiecie... Zwodzi, prowokuje, tak próbuje, jak tandetny oszust, sprzedać coś fajnego w ładnym opakowaniu. Taki sposób atrakcyjny, wyrafinowany, zręcznie, zwinnie, seksownie. Uważajcie, macie raz, dwa, trzy karty, które mówią: No nie. Zdrada i nielojalność, i tutaj romans na boku, i niewierność jest w to wpisane. A te panny, które mają ochotę na romans, będą ją miały. A tylko co z tego? Bo kochankowie mówią: Jest szansa na trójkąt. Z kim? Odwróconym rycerzem buław. Z człowiekiem, który tak naprawdę mm, prawdy ci nigdy nie powie. To znaczy, powie prawdę, jak, yy, yy, jak się pomyli. O, Jak się pomyli, to, 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 to nie skłamie. No i to po prostu pokazana jest zdrada i nielojalność tego ewentualnego partnera, yy, związek, który się na kłamstwach opiera, yy, macie tu ostrzeżenie przed nieszczerością tej osoby. Więc zróbcie, co chcecie. Szansa na trójkąt jest, tylko pytanie, czy wy to wytrzymacie. Skoro karma mówi w tym roku, że i tak będziecie odcinać, i tutaj jest wypowiedzenie, to i tak to odetniecie, tak czy siak. Może to potrwać od 7 tygodni, nawet do 7, 7 miesięcy, ale to będzie strata waszego czasu. Więc postawcie na rozsądek w tym roku. No i tyle. Cóż mogę więcej powiedzieć? Jeśli chodzi tutaj o zdrowie, do, bo tutaj mamy tę energię zdrowia, o upadku autorytetów, to już mówiłam, to nie będę <laughs> trzy razy czy 10 razy tego samego opowiadać. Natomiast tutaj yy, zawsze ta karta w odwrocie w kwestiach zdrowotnych też alarmuje. Nie, nie widzę tutaj jakichś takich większych problemów, ale mamy tutaj. Problem dermatologiczny pochodzenia autoimmunizacyjnego, trudne słowo. Często tu jest toczyń rumieniowaty, albo zapalenia skórno-mięśniowe, albo bakteryjne takie, albo alergie kontaktowe. Tu może być sporo takich, taka grupa alergików, alergiczne choroby, czyli pod wpływem kontaktu, nie? Skóry z jakimś alergenem. Także uważajcie, na jakie kosmetyki uważacie, materiały, z czego zrobiona jest odzież, proszek do prania, takie rzeczy, nie? Czasem jest tu choroba dziedziczna przekazywana z pokolenia na pokolenie, czyli na przykład jakiś typ cukrzycy, choroby krążenia, czy skłonność tam do czegoś, na przykład choroby żo żołądka, mogą się ujawnić w tym roku, czy szczególnie na to trzeba uważać? No, ja myślę, że nie zawsze podstawą jest po prostu higiena życia i odżywiania. Co ma być, to będzie. Natomiast, no mówię i często to powtarzam, że, że jak jest problem, to do lekarza, a nie do, do wróżki, nie? Zdrowotny. Natomiast to, co możecie zrobić, to na pewno bronić się przed tymi alergizującymi substancjami. I druga rzecz, jeżeli tak czujesz, jakiś typ cukrzycy może się tutaj upewnić, grupy panien um, uruchomić, bo często przy kochankach też jest, a jesteście w tej energii. Więc poziom cukru proszę przebadać. I krążeniówka, nie? Bo tu może być problem z tym krążeniem. Czyli jakie zalecenie? No, dużo ruchu. Spacery, las, rowery, jakiś wysiłek fizyczny, jak najbardziej. Nic ruchu nie zastąpi, żadne lekarstwo. No Tutaj te kontakty z ludźmi nie podobają mi się dwa razy mamy pokazane w odwrocie, czyli albo macie do czynienia z niekompetencją również urzędową, albo właśnie z tymi takimi z tym słomianym ogniem. kontaktów widzy towarzyskich może być wiele, ale na krótko, bez poważnych zobowiązań, bo ten człowiek też nie potrafi tworzyć nic poważnego. Tu mamy taką energię w kontaktach najogólniej. W domu wagi, kogoś, kto szybko się zapala i gaśnie. Dzisiaj jest za chwilę jak wiatr, po prostu już go nie ma. Obszar transformowany, przerobiony. No i teraz tutaj przechodzimy do domu dziewiątego, domu dalekich podróży. Też już Wam mówiłam, od czego to zależeć będzie. Na co to jest tak naprawdę najlepsza energia i czy w ogóle ona jest dobra w tym domu dziewiątym? Panna może mieć poczucie, właśnie tego takiego rozdwojenia, bo yy, w kochankach to tutaj jest ta świadoma część umysłu i podświadoma. Ten rozwój duchowy tutaj w tej codzienności, on się tak pokazuje w odwrocie i może być takie poczucie, bo dom strzelca też nawiązuje do rozwoju duchowego, tu mamy tę podświadomość, pokazuje się, że jesteście w takiej energii uwalniania się od yy, takich też sił demonicznych, gdybyście mieli z nimi do czynienia. Wiem jak to brzmi, siły demoniczne często nam towarzyszą, dlatego że powiem wam kiedy. Dlatego że wtedy kiedy na przykład kontaktujemy się z takimi tu też ludźmi tu widać właśnie w ten sposób działającymi. Siła demoniczna przykleja się do oszustów naprawdę. Ja bardzo dużo tej siły demonicznej widzę w świecie polityki, w ogóle w, 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 jest to w, wokół ludzi, którzy kłamią i oszukują. Po prostu to jest. I to jest takie uwalnianie się od tych sił. Wy macie takie uwalnianie się, uwalnianie się. Więc yy, pokazuje się tu taka energia w, w gruncie rzeczy dobra, <laughs> bo ona tutaj mówi o tym, że. Yy, ta królowa mieczy, ona i to nie ważne czy jesteście mężczyzną czy kobietą, chociaż mężczyźni tu też mają, możecie być odcięci przez jakąś kobietę, to jest waga bądź panna w końcówce roku, bliżej właśnie grudnia też taka rzecz, bo tu rozwód też jest często pokazany, kochankowie, koniec małżeństwa i królowa mieczy pokazuje dla jakiejś części panien rozwód, albo z drugą panną, albo z wagą, też to widać. No, i po prostu tutaj mamy takie uwalnianie się od sił demonicznych. Może po prostu to wynikać z tej energii, tego nietrafionego partnerstwa, bo mówię, często ludzie, którzy kłamią, są naprawdę złymi ludźmi. Oszukują, manipulują, wykorzystują, przyciągają te energie demoniczne. Tutaj po prostu się od nich odcinacie. Nie będzie to całkiem takie przyjemne, bo tutaj mamy takie poczucie przegranej jakiejś klęski. Yy, Niemniej jednak, yy, no, dokona się, po prostu się yy, dokona. Yy, kto tutaj do was może przychodzić, zwłaszcza z kręgu takiej najbliższej rodziny, yy, ale nieświadomie, ludzie, którzy nie mają własnego zdania i to będzie was właśnie dobijać nie mają własnego zdania, mają jakieś właśnie swoje pseudoautorytety, w coś wierzą. A wy tu aż macie taki, dużo takiej, może nie rozpaczy, ale takiego zwątpienia w drugiego człowieka. To nie jest energia zbyt przyjemna, trzeba przyznać, ale mimo wszystko oczyszczająca i uwalniająca w tym roku. No i w tej karierze zawodowej, ta odwrócona dziesiątka kielichów. Hmm, no to powiem tak, no jest to frustrujące. Tu widać, że ten in, jakiś ideał po prostu zawodowy w tym roku nie ma szansy się ziścić. No nie ma. Yy, trudna energia, yy, taka, 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 zawodowa, dlatego że tu yy, była jakaś tęcza, całkiem fajnie jakoś szło, a teraz, no widać, że gorzej. W związku z tym, no, no kochankowie mówią na początku, nie? Panna jest na rozstaju dróg, yy, zastanawia się też tutaj w kwestiach, właśnie zawodowych. Y jak, jak zmodyfikować y sposób działania? Dlatego, że napotykamy na trudności też w odbiorze. Jak nas widzą, y tak, tak o nas piszą, więc tutaj po prostu pokazana jest taka energia y też zazdrości z otoczenia. Tu widać, ktoś zazdrości. Y y y są negatywne skutki tej zazdrości dla waszej kariery zawodowej. Może być tu ingerencja osób bliskich bądź rodziny, wasze plany zawodowe to bardzo mocno widać, że wasza kariera zawodowa mocno w tym roku ucierpi z powodu, kochani moi, przede wszystkim bliskich wam osób bliskich osób najbliższej rodziny, może dzieci, małżonków czy byłych małżonków trudno powiedzieć, bo tu mamy po prostu negatywne wpływy z przeszłości rodzinne, które się tutaj mocno będą ma manifestowały. I to otoczenie w taki sposób konserwatywny próbuje się trzymać tych starych jakichś pozycji. Dużo presji, no jakaś część panien ma tu też mobbing w pracy pokazany. Tu widać jesteście już wypalone tą sytuacją. Mobbing w pracy jest pokazany w takim skrajnym już, w takiej skrajnej odsłonie. Tu widać jest mniej takich sił twórczych, Dlatego, że właśnie mamy takie mobbingowanie, takie wywoływanie presji. I zobaczcie, dwie dziesiątki przy tym, nie? Karty zakończenia. Sporo macie tych zakończeń. Sporo macie tych zakończeń. Dziesiątka, dziesiątka. Tu są trzy dziesiątki pod rząd, bo ja pod kątem patrzę. Zobaczcie. Dziesięć, dziesięć, dziesięć. 10 mieczy w odwrocie, 10 kielichów w odwrocie i 10 bułow. Jest takie przeciążenie, że tu już trzeba to odciąć. Uwolnienie sprawi, że wy zrobicie przestrzeń dla prawdy. Wyjdziecie z tej energii, nie wiem, może nieszczęśliwego małżeństwa, partnerstwa. W związku nieformalnego, z jakichś trefnych przyjaźni tu widać, bo w domu przyjaźni też mamy już dość. Wolność jest tu mocno ograniczona, mamy taki przymus, taką presję. Trzy dziesiątki, karty zakończenia, energia zakończenia. W domu dziewiątym to jest też ten, ta implikacja zagranicy, w domu dziesiątym, czyli w domu kariery i w domu jedenastym przyjaciół i takiego poczucia wolności i wspólnoty z ludźmi, nie? I tu jest powiedziane kres, koniec, tu coś się kończy. Tu jest pokazane często albo zakończenie też małżeństwa, albo też ten, ten mobbing w pracy jest tak silny, że tutaj odcinamy. Tu naprawdę mamy rok... Hmm, Takiego odejścia, usamodzielnienia się. Na ile to jest świadoma decyzja, nie? To jest inna rzecz, bo tu widzę, że karmicznie też jesteście przymuszani do tego. Dobrze. Rozpatrzmy jeszcze tutaj ten zakres wolności, bo widać, że tu czujecie, że jesteście pod ścianą. O co tu chodzi? Że jesteście pod ścianą. Mhm. No bo jest takie wypalenie, obciążenie jakąś znajomością bądź przyjaciółką. Gadatliwość, tiktoki, takie tam, chit czaty, rozmowa o niczym nie? kawki, herbatki, herbatki z przyjaciółkami czy z przyjaciółmi. To jest jakiś kres. Jacyś przyjaciele do lamusa odchodzą, jakieś tutaj oszustliwe takie energie nieciekawe. Jakiś przyjaciel was też zawiedzie. Bardzo was rozczaruje jakiś przyjaciel bądź przyjaciółka. Bardzo. No, przykro mi. Wychodzicie z roku w królowej mieczy, w pozycji prostej. Zachęta do asertywności, odcinania wszystkiego, co toksyczne. Wyjaśnijmy tę energię. I czy będziecie z tego roku zadowoleni, bo tu jest ta królowa mieczy, która odcina. Czy to was zadawala? Czy będziecie zadowoleni? Będziecie mieli z tego tytułu poczucie satysfakcji? Tak. To jest osiągnięcie czegoś wielkiego. Dzięki temu można zdobyć jakąś sumę pieniędzy, dzięki tym odcięciom czy zakończeniom małżeństwa. Dzięki różnego rodzaju właśnie tym odcięciom i tej asertywności. Wy tutaj zaopiekujecie się same sobą, ale i, i najbliższymi, bo tutaj bronicie swoich praw i bronicie swoich dzieci też. To jest matka, która broni swojego terenu. Ta wielka niedźwiedzica, ona tutaj broni swojego terenu, swojego domu i swoich dzieci i nie pozwoli tutaj y, nieupoważnionym y, wejść na teren który według niej jest terenem y, y, terenem y, który jest zarezerwowany dla jej rodziny prawda ten niedźwiedź mówi o, o odwadze o, o, o bezpieczeństwie to jest symbol siły i bezpieczeństwa i odwagi więc panna w tym roku taką karmę ma do odrobienia i to zrobi Mimo tutaj takich pewnych wahania się pomiędzy dwoma wizjami i tak ten matczyny wzorzec zwycięża. Czy będziecie zadowolone? Tak, bo jesteście taką matką tutaj, która zabezpiecza, która ma autorytet i która musi odciąć, ponieważ przez te odcięcia na nowo ustanawia równowagę w swoim świecie. I to się udaje, i dlatego jesteśmy tu zadowoleni, bo to jest energia zadowolenia, że tutaj coś ochroniliśmy, osłoniliśmy. Yy, mamy tutaj w gruncie rzeczy yy, taką. Yy, no też tutaj zwykle pojawia się jakaś dość znaczna suma pieniędzy, więc na koniec roku ja nie wykluczam, że pomimo tych perturbacji, tych trudności finansowych, końcówka roku będzie lepsza, bo tutaj niedźwiedzi przydział przychodzi w okolicach grudnia, być może, więc. Yy, Pokonujecie jakieś i swoje słabości, i słabości sytuacji finansowej, i macie tutaj takie odzyskiwanie albo autorytetu, albo faktycznie ta skarbonka się tutaj pieniędzmi ma szansę zapełnić. I to zadowolenie jest w gruncie rzeczy. Dobrze, co Was będzie prowadzić? Jeszcze zobaczymy, które są takie najlepsze miesiące. Styczeń, kwiecień to taki powiedziałabym konserwatywny, ale ujdzie. Hmm. I grudzień. No, ciężki rok. Dużo zakończeń. Ciężki rok, ciężki. A dla kogo łatwy chciałoby się, chciałaby się zapytać, prawda? No dobrze. Taka karma. Co Was prowadzić będzie, panienki, w roku 2022? Co warto sobie tu wziąć do serca? Odwrócona runa odala, czyli właśnie te przeprowadzki, zmiana domu, utrata tych korzeni. To was będzie prowadzić. Albo emigracja, albo przeprowadzka, albo przynajmniej, kochani, ten rozstaj dróg, czyli planujemy na rozstaju dróg, gdzie przydrożny Chrystus stał, jak śpiewała grupa Vox, nie? Jest takie planowanie. Prowadzić was będzie ten nowy dom, będziecie po prostu... To jest ten obszar transformacji, i to jest dokładnie to samo. 24 w odwrocie. Czekajcie, podładuję, bo bateria rozładowała. Okej, okay. nie rusza się. Rusza się czy się nie rusza. Yy, ostatnia yy, runa, w, w, w tym alfabecie, czyli mamy tutaj po prostu taką energię. Ziemi, wy ziemia i ta ziemia was tu wzywa, ale to wiecie: koniczyna, grusza, jałowiec, ogródek, sianko. Energia w odwrocie mówi, że wywraca się. Dom rodzinny, rodzinna miejscowość tam, gdzie się wychowywałeś. Yy. Wartości rodzinne czy dziedziczenie, sprawy domu, rodziny, no to się wywraca. Tu jest pokazane, tu jest pokazane, tu jest pokazane. Tu no jest ta tęsknota za czymś lepszym. Ta własna posiadłość, ziemia uprawna, bezpieczne miejsce w życiu. Wywraca się to, wywraca się, czyli prowadzić was będzie taka energia no, niepewności. Braku tego bezpieczeństwa. Wprawdzie i tak tu wychodzicie na swoje, ale y, będzie Was prowadzić y, niepewność, czyli niepewna praca, albo praca za granicą, albo y, podstępna konkurencja, albo nadmierne koszty utrzymania firmy się pokazują. Stąd te problemy finansowe, zbyt obciążający kredyt, y, czy odsetki prowadzące do strat. Rezygnacja z jakiejś części planów zawodowych spowodowana sytuacją zewnętrzną, koniunkturą, krótko mówiąc, w kraju i na świecie, prowadzić was będzie taki, jest taka nostalgia i poczucie wyizolowania, niemniej jednak nie ma niepotrzebnych energii. A mianowicie, tu po prostu to jest taka energia. Która nawołuje do po prostu zmian, do wyjazdu, ruszenia tyłka z miejsca. I trzeba będzie to zrobić, do jakiejś stabilizacji tutaj, na nowo, na innych warunkach zupełnie. Autorytety upadły, wartości upadły. Więc tu będziecie no trochę przymuszani tu, widać, widać, widać. Yy. Ale wiecie jeszcze do czego? Żeby nie dać sobie yy, mieszać w życiu. Żeby Wam tutaj ktoś nie ingerował. Bo Wy potraficie tutaj prawidłowo sobie wszystko rozplanować sami, ale mamy właśnie taką ingerencję, ingerencję, tak? Może tu być też wieść o chorobie kogoś z rodziny. No to już jest mniej tutaj przyjemne, bo widzę, że może tutaj ktoś z rodziny być chory. Yy, zwykle jest to osoba matki, babci, kogoś takiego, kobiety jakiejś w rodzinie. I wtedy trzeba będzie tutaj się nią zwyczajnie zająć, więc tutaj takie zmiany fundamentalne. Tu może być jakaś nieuleczalna choroba, też yy, kobiety z rodziny, matki, babci. Starszej kobiety zwykle. Yy, po prostu ten rok będzie rokiem przewartościowań. Pytanie, jakie tutaj padną, co jest moim domem, co jest, moim co jest moją ojczyzną, jak czuję się w swoim domu, czy jestem związany ze swoją rodziną, czy też nie, yy, czy potrafię wszędzie, bez względu na to, gdzie jestem, stworzyć ciepłą, rodzinną atmosferę. Widać, że tak. Warunki ciężkie, ale ta ciepła, rodzinna atmosfera, bez względu na warunki, będzie stworzona. Trudny rok. Jest powiedziane, żeby mm, puścić te wszystkie napięcia, yy, poodcinać to, co jest do odcięcia. Yy, widać, że relacyjnie yy, bardzo trudno będzie, yy, ale tu mamy takie lustrzane odbicie. Czy to ten, kogo ja widzę w lustrze, to jestem ja prawdziwy? I może się okazać, że tak. Karta w pozycji prostej. Że ten, kogo widzę w lustrze, to ja prawdziwy, ale to dlatego że panna zdobędzie się na odwagę i poodcina wszystko, co toksyczne w jej życiu. Wywrócenie fundamentów widzę w tym roku, ale jest to konieczne. Trzymajcie się, panny, też jestem panną, więc mi tu nie pomstujcie, bo jestem częścią tej energii, więc no mówi się trudno i kocha się dalej. Papa. Pa.